Ja nie odchodzę, kiedy trzeba. Choć mi było tak dawno mnie już. To na wieszaku w przedpokoju wisi pomięty mój kapelusz. Gdy w twoim chłodzie się wygrzewa, to jedno myśl coraz częściej, że nie odchodzę, kiedy trzeba. Na twoje szczęście. Ja nie odchodzę, kiedy warto. Zna mnie przydrożny czarny kot i gramy tą samą zgraną kartą. Coraz częściej, że nie odchodzę, kiedy trzeba. Na twoje szczęście. Ja nie odchodzę, kiedy trzeba. Choć chcę cię smutnie wyrazić żal, choć wyciągacie kropkę chleba. Nie pora wracać już na bal, gdy w twoim chłodzie się wygrzewa. To jedno myśl coraz częściej, że nie odchodzę, kiedy trzeba. Na twoje szczęście. Ja nie odchodzę i noc nie śpi, choć szum nadziei dawno zasnął i pociemniały z niekochania przecudne oczy moje gasną. Gdy w twoim chłodzie się wygrzewa, coraz częściej, że nie odchodzę, kiedy trzeba. Na nasze szczęście. A ten program, który Państwo dzisiaj oglądają, skomponowany został właściwie dla Państwa, bo nigdy nie było takiego wydarzenia, w którym pokazujemy i spektakl, i recital, ale też Fundacja Akogo, o której będziemy rozmawiać. Chciałam przede wszystkim rozprawić się, bo bardzo nie lubię takiego sztampowego myślenia, to znaczy, żeby się nie dać manipulować, tylko mieć swoje zdanie, jakby umieć oglądać różne kanały telewizyjne i wszystkie interpretacje świata na różne tematy, po prostu umieć odsunąć i mieć jakiś swój własny pogląd. I dla mnie to jest właśnie taka współczesna kobieta, kompletnie niezależna. Niekoniecznie trzeba wiedzieć, kto to była Oriana Fallaci, żeby też się doszukać jakichś wątków z matką, z dzieckiem, z facetem. Że to jest bardzo taka niezależna droga, fajna, wrażliwa, krucha, różna. A mamy do czynienia ciągle z jej wizerunkiem. Co w ogóle tak nie było, wystarczy przeczytać jej rzeczy. Taką rzetelność w zawodzie. A właśnie wtedy, jak rozmawiałem z kolegami dziennikarzami, że nad taką książką pracuję, to wszyscy mówili, że pracuję nad książką o takiej strasznej babie, która z wszystkimi się kłóciła, właśnie, że walczyła z islamem, że właściwie po czym tu pisać książkę. Oczywiście potem trochę odwoływali swoje opinie, ale my tu mieliśmy zupełnie inny temat, bardzo też poważny temat, który nas też spotkał w tym tekście, a spotkał nas też z Orianą Fallaci, to znaczy historię jej miłości do życia, uznania życia za największą wartość, te słowa, które padają, to takie marnotrawstwo umierać, takiej niesamowitej czułości dla samej siebie, ale i dla innych. Dla cudu istnienia. I kiedy Oriana była już ciężko chora, to jeszcze
zareagowała. Był 2005 rok, ona już była po tych wszystkich wojnach, World Trade Center już miała samych wrogów. Tu mogę dodać od siebie, że Oriana umierała w samotności zupełnie. Była tak wielką dziennikarką, która umierała bez otoczenia osób bliskich. Po prostu nikt z nią już nie rozmawiał, nawet siostra. I to było to bardzo trudne. I ona w tym momencie jeszcze walczyła w sprawie życia. Tak i też przecież pracując nad tym tekstem, ja jakoś nie miałem zupełnie świadomości, że fragmenty listu do nienarodzonego dziecka, które tam są, one tak będą blisko ciebie, twojej historii, że jak długo dziecko będziesz w tym szklanym naczyniu. Oriana, która ma ochotę wyciągnąć z tego szklanego naczynia to dziecko, to jest historia Fundacji Akogo. I to jest taki moment, kiedy zaproszę też Fundacja Akogo. W poprzednich spektaklach, w których mieliśmy rozmowach w Melbourne, to wiem już, że Marianna Janczarska jest bardzo kompetentną panią wiceprezeską fundacji. Ciągle się przygotowujesz się do tej odpowiedzialności, do tych obowiązków. Jak to dzielnie znosisz? Wydaje mi się, że nie myślę po prostu jeszcze o tym, jak duża jest to odpowiedzialność, ponieważ kiedy zaczynam o tym myśleć, to raczej mnie to przytłacza i nic z tego nie wyniknie, oprócz mojego prywatnego strachu, więc po prostu staram się jakby poruszać od punktu do punktu, od działania i zadania do kolejnego i no myślę, że to też jest najlepsza nauka. A co ty tu robisz, dziewczynko? Przecież ty żyjesz. Ale oni mnie tam nie chcą. Jak to nie chcą? Dlaczego? Bo ciągle śpię. Fundacja AKOGO została założona w 2002 roku przez Ewę Błaszczyk i księdza Wojtka Drozdowicza, twórcę programu Ziarno w Telewizji Polskiej. Obecnie proboszcza pokamerunskiego kościoła przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lesie Wielkim. Fundacja wspiera ludzi, których bliscy, a szczególnie dzieci, pozostają w śpiączce. Celem fundacji nie jest jednak pomoc indywidualna. Fundacja podejmuje działania na polu tworzenia systemowych rozwiązań mających pomóc dzieciom po ciężkich urazach mózgu, wymagających długiej, intensywnej i drogiej hospitalizacji i rehabilitacji. Od początku istnienia fundacja wspiera oddział neurologii oraz rehabilitacji neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Nadrzędnym celem fundacji jest wybudowanie pierwszej w Polsce kliniki Budzik, kliniki wzorca, w której pacjent będzie leczony i rehabilitowany nawet do 1,5 roku po wypadku, według indywidualnego programu ustalanego wspólnie przez lekarzy, rehabilitantów i rodziców. To niezwykłe, że w Polsce, kiedy nie było takiego systemowego rozwiązania, Ewa i jej fundacja doprowadziły do budowy tej kliniki, do tych zmian i do zmiany świadomości, ale też musimy, skoro była mowa o tych pieniądzach, powiedzieć, że bardzo dużo ludzi się w to włączyło i tutaj też z tego miejsca chcemy podziękować, bo Polonia w Sydney zorganizowała jeden z pierwszych koncertów 11 listopada, czyli pół roku po wypadku Oli, roku 2000, koncertów w Polonii na rzecz Oli. Jest tutaj pani Barbara Hęclewska, która współorganizowała ten koncert z panią Wiesławą Mataczyńską, z artystami, którzy się w to włączyli. Bardzo dziękujemy z tego miejsca. I właściwie jest tak, że ta pomoc, ona cały czas przychodzi. I za chwilę jest kolejne wielkie wydarzenie, ponieważ za około 3 lata ma zostać w Warszawie otwarta klinika dla dorosłych w śpiączce, klinika Budzik. Tak, no teraz w szpitalu na Brudnie startujemy z budową kliniki Budzik dla dorosłych. I to jest bardzo ważne, takie, nie tylko z tego względu, że to jest potrzebne, bo w Olsztynie, z którym współpracujemy, i gdzie przekazaliśmy przed wyjazdem 500 000 złotych właśnie w dniu pacjenta, się wybudziło 12 osób, w tym dziecięcym budziku 57, a w tej chwili startujemy na Brudnie.
również, to jest istotne, przy tej klinice będzie stacja naukowo-badawcza. Fundacja rozszerzyła swój status. Te wszystkie nowe technologie świata. Pracujemy bardzo teraz z Włochami, z profesorem Beskoniem, z Polską Akademią Nauki, z profesorem Maksymowiczem z Olsztyna, który niebawem zawita w Australii i będzie próbować tutaj też jakieś wykłady, będzie nawiązywać kontakty z naukowcami, z lekarzami z Australii. Pracujemy nad neuralną komórką macierzystą pozyskiwaną z poronień naturalnych. Czyli jest taka duża szansa, że ta komórka neuralna będzie w stanie odbudować połączenia neuronowe w mózgu i w rdzeniu kręgowym. To znaczy będzie już nie tylko do komy, tylko do wszystkich chorób neurodegeneracyjnych, czyli te stwardnienia, rozsiane, boczne, zanikowe, Alzheimery, wylewy, udary itd., itd. Więc bardzo się musimy teraz na tym skupić. Zbieramy na ten program, na te badania i zbieramy na klinikę. Ofiary śpiączki potrzebują naszej miłości i stałej opieki. Wtedy jest nadzieja. Obudźmy się na miłość. Nie bez powodu recital, który Państwo za chwilę usłyszą, ma tytuł Pozwól mi spróbować jeszcze raz. Na scenie pojawią się muzycy Marcin Partyka, Andrzej Emol-Kowalczyk. Kiedy myślę o moich latach, które odeszły i nie wrócą nigdy już, i o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż, tuż. I tak wiele się stało, thank you.